Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Kompozycje i dekoracje roślinne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wielkanoc to w naszej kulturze święta pełne symboliki, zarówno tej religijnej, jak i ludowej. Kojarzą się z wieloma tradycjami, rodzinnym ciepłem i dekoracjami. W tej części szkolenia poznamy propozycje kompozycji florystycznych na święta Wielkiej Nocy. Palma wielkanocna. W naszej tradycji palma może składać się z gałązek wierzby, cisu, borówek, żywotnika, bukszpanu, barwinka oraz z ozdób w postaci wstążek i sztucznych lub suszonych kwiatów. Małe palemki mogą też być wykonane z bazi i bukszpanu, udekorowane kocankami ogrodowymi i gałązką żywotnika. Zapoznajmy się z regionalnymi odmianami palmy wielkanocnej. Palmy wileńskie powstają z suszonych drobnych kwiatków, mchu i traw układanych okółkami. Palmy te mają różnorodną kolorystykę, ponieważ używa się elementów sztucznie barwionych. Palmy kurpiowskie to wysokie słupy z kwiatów udekorowane bibułkami i zielenią ciętą, na przykład gałązkami bukszpanu. Palma krakowska jest kompozycją zbudowaną na prostym, wierzbowym lub leszczynowym pędzie, na którym płasko i jednostronnie montuje się zasuszone kwiaty, kłosy zbóż, traw oraz ozdoby wykonane z kolorowej bibułki. Koszyk wielkanocny oprócz święconych pokarmów zawiera elementy dekoracyjne z gałązek bukszpanu, bazi, żywotnika, listków borówki, gałązek forsycji, fiołków, stokrotek, konwali. Wybór dodatków jest bardzo duży i są to materiały sztuczne. W koszyku wielkanocnym często umieszczamy baranka lub kurczaczka. Stół wielkanocny dekorujemy bukszpanem i barwinkiem, a na łące z rzeżuchy lub owsa stawiamy baranka. Stroiki wielkanocne to niewielkie, wesołe kompozycje wykonane z barwnych wiosennych kwiatów, np. pierwiosnków, narcyzów, szafirków oraz z bukszpanu, borówki, bazi, mchu. Wielkanocne aranżacje z kwiatów ciętych, narcyzów, żółtych narcyzów, z grupy żonkila i tulipanów lub z doniczkowych krokusów, hiacyntów, pierwiosnków i tulipanów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.